Panie Januszu, witam. Był Pan niedawno w Polsce i będziemy dzisiaj rozmawiać może na początek o Białorusi. Dlatego, że akurat ta sprawa wyniknęła w czasie, kiedy tam Pan był, a Pan mieszka, pochodzi z terenów zachodnich, gdzie dużo ludzi jest ze wschodu właśnie, to tak się dziwnie złożyło, i ma bliskie związki z Białorusią, z tymi ziemiami, które się dzisiaj określa jako Kresy. Dawniej to może nie były Kresy, bo to było trochę za blisko Warszawy. Ale chciałem Pana zapytać, czy Pana zdaniem cała ta sytuacja na Białorusi to nie jest jakaś oznaka straconej szansy dla Polski, że Polska miała takie okno przez może 15-20 lat, kiedy Łukaszenka usiłował lawirować między Zachodem a Rosją, a Putinem, że to był taki okres, kiedy można było te stosunki z Białorusią o wiele bardziej zacieśnić i jak gdyby dać Łukaszence szansę takiej westernizacji, pomimo tego, że tam była znacjonalizowana gospodarka dalej i tak dalej, i tak dalej. Ja pamiętam takie czasy kilkanaście lat temu, kiedy Białoruś, wyśmiewano się z Białorusi, z Białorusinów, wręcz tak porównywano, ho, 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 no proszę bardzo, chcecie, żeby było tak jak na Białorusi. Okazało się na końcu, że jednak chyba to Łukaszenka się śmiał ostatni, bo jednak Białoruś chyba się dosyć istotnie zmieniła, panie Janusz. Mnie się wydaje, że Białoruś jest takim przykładem źle prowadzonej polskiej polityki międzynarodowej, koncepcji polskiej polityki międzynarodowej, takiej jakiegoś echa wybujałego polskiej mocarstwowości i polskiej szlacheckiej. Że my mamy... Panie, czy może to jest po prostu na zamówienie obcych prowadzona polityka, a nie polska? To znaczy, zacznijmy od przodu. od początku. Od początku, że następuje rozpadek ZSRR. I na Białorusi diaspora polska była tą największą diasporą ze wszystkich państw byłego Związku Radzieckiego. Mam wrażenie, że najbardziej świadomą polskości, chyba nawet lepiej niż ta diaspora na Litwie. I co się stało? W momencie, kiedy upadł Związek Radziecki, Polacy w miejsce etnicznych Rosjan, którzy opuszczali najwyższe stanowiska państwowe, ministrów, wiceministrów, zajęli ich miejsce. To jest z wielu względów, dlatego że po II wojnie światowej ci Polacy, którzy tam zostali, przyjęli tak świadomie, może nieświadomie, to się stało siłą inercji, że jeszcze oni, mimo tego, że byli chłopami, ale byli troszeczkę lepiej wykształceni niż chłopi białoruscy. Kształcili swoje dzieci i Polacy zajęli na Białorusi, zresztą podobnie jak Koreańczycy w Kazachstanie, wszystkie średnie stanowiska typu, nie wszystkie, większość, typu lekarze, dentyści, weterynarze. Taka plutokracja, bo zrobili sobie taką niszę, że nie chcieli być sojusznikami Rosjan, nie chcieli służyć w administracji państwowej, czy się im spoufalać Rosjanom, no więc zajęli to miejsce na średnim szczeblu. W momencie, kiedy upadł Związek Radziecki, oni byli tymi pierwszymi, którzy mogli zajmować stanowiska średniego i wyższego managementu. Zresztą Szuszkiewicz był pochodzenia polskiego. I zajęli te stanowiska. I co się stało? Z wielu względów, a głównie ja myślę, że polski rząd przyjął taką jakąś strategię, nie my będziemy budować opozycję. Dlaczego? Nie wiadomo. Opozycji na Białorusi nie było w tym czasie, dlatego że ta opozycja... Pan o opozycji do już Łukaszenki później, czy do Szuszkiewicza jeszcze? I do Szuszkiewicza, i do Łukaszenki. To był paradoks, ale głównie do Łukaszenki, gdzie... Dlaczego nie było na Białorusi opozycji? Bo klasa polityczna nie była wykształcona. Jeszcze bardziej słabsza była klasa polityczna wykształcona niż w Polsce. Sam koncept, że my będziemy obstawiać nieistniejącą opozycję... Kompletnie nierealistyczna pozycja. Teraz wracam do tej sytuacji, która dzisiaj ma miejsce, czyli miesiąc temu, która miała miejsce. Łukaszenka
W tym momencie jestem w Polsce, kiedy ogłaszane są wyniki wyborów. Łukaszenka wygrywa wybory 80%. Ja się pytałem z dalszej mojej rodziny osób, które pochodzą z Białorusi, co one sądzą na temat tych wyborów. Oni mówią, że Łukaszenka wygrał 80%. Może nie 80%, może 69. Może 60, ale na pewno te wybory wygrał. Takie były nastroje Białorusinów. Czy pan sądzi, że społeczeństwo białoruskie, że Łukaszenka się opatrzył, ale mimo wszystko, no jak gdyby to była stabilna... Nie, to jest wina, ja bym powiedział inaczej. To jest wina sukcesu Łukaszenki samego, dlatego że Łukaszenko... Bo to jest tak, jak dyktatury się zaczynają liberalizować. Łukaszenko przygotował społeczeństwo białoruskie do wstąpienia do Unii Europejskiej. Ten kraj jest najlepiej przygotowany ze wszystkich krajów, które chciałyby wstąpić do Unii Europejskiej, od strony tego, że nie ma korupcji. Jest relatywnie dobry poziom życia. Dobrze wykształceni ludzie. No, to jest właśnie ważne. Przemysł IT, tam powstawały te spółki. Wykształceni, więc mają wszystkie atuty, żeby być w Unii Europejskiej. Tylko tutaj jest znowu sprawa opozycji. Opozycja nie umiała wyartykułować tego, co ona chce. Wyartykułowała to, my nie chcemy Łukaszenki. Ale tak naprawdę pod spodem, to co chciała pod spodem opozycja, to co chcą Białorusini, to chcą przeniesienia się do Unii Europejskiej. Znaczy chcą mieć jeszcze lepiej i szybciej lepiej niż mieli do tej pory. Tak, bo zdają sobie z tego sprawę, że Rosja w szeregu postępu technicznego Rosjan im nie może dać. Owszem, może im dać stabilizację na pewnym poziomie życia, że się nie będzie im wtrącać, że powiedzmy ta elita wykształcona wokół Łukaszenki będzie sobie rządziła, taki spokój życia, ale nie da tego postępu dalszego. Pan mówi stabilizacja. Białoruś to chyba jeden z najbardziej stabilnych krajów tego zakątka Europy. My go pokazujemy jako niestabilny. Oczywiście ma pan w 100% rację. I co się stało? Że w tym momencie, kiedy Łukaszenko odniósł sukces w znaczeniu ekonomicznym i politycznym, że zrobił kraj, że tak powiem, świadomy, niezależny, z dobrą infrastrukturą. Z dobrą infrastrukturą, który jest gotowy jutro wejść do Unii Europejskiej i nie będzie korupcji, nie będzie tam jakichś zwariowanych pomysłów na życie wprowadzał. Ale panie Andrzej, bez mniejszości, które będą chodziły i rozwalały pomniki i krzyczały, że są, że tak powiem, spadkobiercami niewolników, wobec tego to państwo musi dać im więcej. Opozycja nie umie wyartykułować tego. Wychodzi na ulicę, Łukaszenka powinien odejść. I w to miejsce wchodzi polski rząd, który chce im pomóc. Jak im pomóc? No, zamiast powiedzieć tej opozycji, dobrze, to my wam pomożemy wejść do Unii Europejskiej, tego im nie mówi, natomiast mówi bla, 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 Łukaszenka jest zły. Może nie może tego powiedzieć, bo właśnie Polska w Unii Europejskiej jest za słaba, żeby tego rodzaju politykę móc wprowadzić, to jest jedna rzecz. To jest... Druga rzecz jest taka, że nie sądzi pan, że to jest kwestia również rosyjskiej polityki, dlatego że może to Rosjanie chcą zmienić Łukaszenkę, może to Łukaszenka był zbyt prozachodni. Może chodzi o to, żeby właśnie teraz widzimy, że Łukaszenkę wepchnięto w zasadzie w ramiona Putina i w ramiona Rosji i Polska będzie miała do czynienia to, że wpływy rosyjskie, praktycznie twarde wpływy rosyjskie przesuną się o wiele bliżej Warszawy. To jest duży znak zapytania, jaka jest polityka Stanów Zjednoczonych wobec Putina. To znaczy ja myślę, że polityka Stanów Zjednoczonych wobec Putina jest podobna jak polityka Roosevelta wobec Stalina. W momencie, kiedy Niemcy hitlerowskie stały się głównym zagrożeniem w polityce światowej, Roosevelt dał olbrzymią pomoc materialną Rosji. Powiedział, bodajże takie słynne słowa Roosevelta są,
w chwili, kiedy miał spotkanie z dziennikarzami, że on woli oddać ostatni karabin Stalinowi, niż żeby zginął jeden żołnierz amerykański. Mhm. Teraz mamy sprawę Chin i mam wrażenie, że tu... Myśli pan, że Trump będzie kupował Putina Tak, że myślę, że to w tym kierunku idzie rozgrywka, że to jest takie niepisane, wobec tego oddaje się Putinowi możliwość wglądu w te kraje, które mu pasują. Panie Januszu, bardzo ciekawe rzeczy pan mówi, ale kończąc, chciałbym zapytać, czy to jest koniec Łukaszenki? Czy myśli pan, że on w tych wszystkich manewrach się zamanewrował na śmierć? Że jednak taki mały kraj, 10-milionowy, musi być z kimś. Nie jest w stanie, jak gdyby między liniami frontów, tak mówiąc obrazowo, jest wina w jakimś sensie Łukaszenki, tak, że on zrobił taki kilka takich ruchów niepotrzebnych, biegał z karabinem maszynowym po ulicach Mińska, gdzie praktycznie rzecz biorąc to jest... No, ale bez magazynka podobno. W krajach demokratycznych widok nieakceptowalny od strony wizualnej, tak. Prawda? Zamknął teraz granicę z Polską, ale można objechać, z drugiej strony on nie ma opozycji, która by mu powiedziała, tak się nie robi, my chcemy, żebyś nas doprowadził do Unii Europejskiej. Teraz następna sprawa, Polska. Polska, że tak powiem, strzela sobie w stopę, dlatego że kiedy te wszystkie rzeczy się ujawnią, to ta opozycja, która będzie kiedyś opozycją, powie tak, dokładnie to, co się stało na Ukrainie. Czyli my wolimy być nacjonalistami niż, niż być w federacji, gdzie... Czyli znów pomagaliśmy za darmo. No my tak Białorusi nie pomagamy, tylko mówi się o wielkich materialnych, na Ukrainie poszły tak dalej, wielomiliardowe pieniądze. Pożyczki, których, że tak powiem, nigdy Polska nie będą zwrócone. Tak. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie Januszu. Do następnego razu. Bardzo ciekawa rozmowa i no właśnie najlepiej rozmawiać o tym, co się zasłyszało, co się wie, nie tylko z telewizji, nie tylko z agencji, ale właśnie od tych ludzi, Wracając do sprawy Łukaszenki, ja uważam, że lepiej by było nie robić nic, ewentualnie prowadzić mediacje z Łukaszenką, takie jak Jan Paweł II robił ze wszystkimi dyktatorami i uzurpatorami i zmieniał ich moralność, niż stawiać na... Nie trzeba Jana Pawła II w ogóle z dyktatorami się rozmawia. Stany Zjednoczone są tego najlepszym przykładem, jaką politykę prowadzą i z iloma dyktatorami się układają i mają sojusze. Tak, no mają sojuszników dzień dzisiejszy. Bahrain podpisał z Izraelem. No właśnie. Czekają na Emiraty Arabskie, prawda? Z Izraelem. Także oni z największymi uzurpatorami się dogadali. No Arabia Saudyjska przecież do demokracji nie należy. No, na pewno nie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.